Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy wykonywać zadania z dziennika, które nam zalegają, a jest ich dosyć dużo. Myślę, że zaczniemy od gąski. Nie no, dobra, żartuję, i od kota. Nie no, jak najbardziej nie. Poprawię sobie tylko mikrofon. Mam nadzieję, że Was to nie bolało bardzo, bo nie wiem, czy dam radę to wyciąć. Orin dupa, że tak powiem. Idziemy może do Sergieja, bo on może coś wiedzieć na temat wielu rzeczy. On jest takim troszeczkę tutaj, no warto do niego iść się coś zapytać, bo podobno on coś niecoś może nam powiedzieć. Siema. I jak najbardziej. Szukam dwóch farmerów o imieniu Ink i Lew. Kojarzysz ich? Są pracownikami sezonowymi. Nie, pierwsze słyszę te imiona. Czy to na pewno pracownicy sezonowi? Tak, czy oni kiedykolwiek pracowali na tej farmie? Nie mam pojęcia, tak wielu odwiedza nas co roku. Jeśli ktoś ma coś wiedzieć, byłby to Orin, który prowadzi rejestr tych, którzy kiedykolwiek tu pracowali. Ale powiedz mi, jak wyglądają? Raczej drobny facet o rudych włosach i byk o blond włosach. Przy czym blondy zachowuje się jak dziecko. Nie możesz być bardziej precyzyjny. Duży ma dziecięcą twarz, jeśli to pomoże. Nie, zbyt wiele osób mogłoby pasować. Z opisu pasowaliby nawet Tiff i Hamo. Co możesz mi powiedzieć o Hamo i Tiffie? Są to dwaj pracownicy sezonowi, którzy regularnie pomagają w gospodarstwie. Niedawno stali się stałymi pracownikami. Lubisz ich? Nie mam powodu, żeby ich nie lubić. Ciężko pracują, są pomocni i zawsze w dobrym humorze. Dobra, Tiff może czasem być nieznośny, ale poza tym... Co denerwuje Tiffa? Mój Boże, to te twoje pytania, różne rzeczy. Ale głównie to, że trochę ciągniesz Hamo za język. Denerwuje się wtedy bardziej niż byk, tyle mogę ci powiedzieć. A dlaczego tak się wścieka? Uważa, że Hamo nie jest w stanie się obronić. Pewnie dlatego, że jest stuknięty, ale nikt nie próbowałby go denerwować. Za to Hamo przyjmuje to bardzo spokojnie. Myślę, że Tiff trochę przesadza. Czy kiedykolwiek z tego powodu doszło do bójki? Ależ skąd nie z powodu czegoś takiego? Było kilka kłótni, ale nic poważnego. Potem każdy układa drugiego i wtedy wszystko się układa. Jak myślisz, dlaczego mam podbite oko? Czemu masz podbite oko? Ciekawe co, zawdzięcza mi Hamo, a komu innemu? Hamo, czemu? Zaprosiłem Hamo na drinka, było oczywiście do przewidzenia, że zajrzymy głęboko do butelki. W pewnym momencie pokłóciliśmy się o coś, niestety nie mam pojęcia dlaczego. Więc się zdenerwowałem i uderzyłem go. Oczywiście Hamo nie pozostał mi dłużny. Człowieku, powinieneś był to zobaczyć, poleciałem 2 dobre metry do tyłu, tak mocno uderzył. Cieszyłem się więc, że sprawa rozwiązana. Nie chciałem już z nim zadzierać po tej historii. Miałem też ogromne szczęście, że nie uderzył mnie w inne miejsce. To mogło się skończyć naprawdę źle. Ciężko wyobrazić sobie, żeby uderzył aż tak mocno. Przesadzasz, prawda? Dlaczego miałbym przesadzać? Nic by mi to nie dało. Ale jeśli mi nie wierzysz, rzuć wyzwanie Hamo. Wtedy doświadczy swojej przesady. Okej, czyli... No, czyli to są nasi dwaj gagatkowie, którzy chyba podają się za kogoś innego. Może zacznijmy od Tiva. Ja też mogę z nimi pogadać w ogóle. 45 zręczności. Dziwny ten twój kuzyn. Nie wiem, o czym mówisz. No cóż, jest dosyć specyficzny. To mów od razu, że masz go za idiotę. Hej, spokojnie. Ciągle to samo. Hamo nie jest zbyt bystry i co z tego? Robi tym komuś krzywdę? Nie dogryzaj mu z tego powodu. Może i nie grzeczy rozumem, ale jest on niebo lepszym człowiekiem niż niejeden jakże przykładny obywatel. I taka rada ode mnie, Mondralo. Nie zadzieraj z nim. Migiem by ci pokazał, gdzie raki zimują. Chwila. Wiecie, gdzie będziecie później pracować? Nie, nie mam pojęcia. Myślę, że Karlowi przydałaby się pomoc. Kiedy ostatnio go widziałem, wydawał się nieco bezradny. Jego pracownicy na pewno by się ucieszyli z pomocy. Wydali się być wykończeni. Nie, nie, nie da rady. Czemu? Płaci marnie, dlatego nikt u niego nie chce pracować. Mam to z nim załatwić? Nie, zmarnujesz tylko czas. Uwierz mi, że chciałby, abyście odpuścili. Ależ nie ma problemu, dosyć dobrze się dogadujemy. Co się dzieje? Nic, a tak w ogóle co ma się dziać? Myślisz, że nie zauważy, że już masz dość, jeśli choćby wspomnę o Karlu? Nic się nie dzieje, naprawdę. Pracowałeś kiedyś na farmie Karla? Nie, nie pracowałem, a teraz zostaw mnie w spokoju. Tak, na pewno.
Czy imiona Ink i Lew coś ci mówią? Niech pomyślę, nie, nigdy o nich nie słyszałem. Dlaczego pytasz? Pracowali dla Karla, ale potem uciekli, bo zabili Marka, jednego z pracowników Karla. Dlatego ich teraz szukam, żeby z nimi o tym porozmawiać. Niestety nie mogę ci z tym pomóc. Jeśli mi pozwolisz, będę kontynuować pracę. Chwila. Hej, słyszałem kilka ciekawych rzeczy o Hamu i tobie. Tak, co takiego? Karl powiedział mi, że miał kiedyś dwóch pracowników, którzy zabili jednego z jego podwładnych. A co ja i Ham mam z tym wspólnego? Patrick, jeden ze służących Karla, opisał ich... Jego opis idealnie pasuje do was dwóch. Duży, mający nierówno pod sufitem i ktoś taki jak ty, z rudymi włosami i drobnej budowy. Co dziwne, mieli imiona Lew i Ink. Sam widzisz, że nas z nim pomyliłeś, więc czego chcesz? Karl powiedział mi też, że uciekli jakieś 4 lata temu. Wtedy po raz pierwszy popracowaliście u Orina. I... Lew jest cholernie silny, jednym ruchem ręki może zabić. To zupełnie jak Hamo. Hamo nigdy nikogo nie zabił. Może nie, ale ma to, czego potrzeba. Sergiej miał cholerne szczęście, że nic gorszego mu się nie stało. Proszę bardzo? Dobrze mnie słyszałeś. Twoje och tak wspaniale wieści nie mają znaczenia. Okej, okay, no to trzeba będzie chyba pogadać z Hamo na ten temat. Zobaczymy. Czy to się uda? Ja sobie nie odpaliłam, widzę, że zaczęłam nagrywanie, ale już to ogarniemy. Cześć, Hamo. A ty co masz do powiedzenia? Dzieci niełatwa kradzież, to po pierwsze. Hej, Hamo, jak się masz? Świetnie, jestem bardzo szczęśliwy. Nareszcie potrafię gwizdać przy źdźbło trawy. O rany, naprawdę świetnie. Wiesz, tutejsze źdźbła trawy nie nadają się najlepiej do gwizdania. Pewnie byłeś już kiedyś na farmie Karla, co? Oczywiście, że tak. Na farmie Karla są takie, które są 10 razy lepsze od tych tu. Naprawdę? Potrzebuję jednego z nich. Więc idź tam. Tak, tak zrobię. Ale nie mogę. Dlaczego nie? Tiff tego nie chce, zakazał tego. Co się stało? Nie wolno mi o tym mówić. Hamu, no dalej, dam ci za to nawet źdźbło trawy. Nie, nie mogę, inaczej Tiff się wścieknie. Lubisz napić się piwa? Nie, absolutnie, wcale mi nie smakuje, jest zbyt gorzkie. Nie masz czegoś słodszego? Czemu nie możesz iść? Czy Tiff pozwolił mi ci powiedzieć? Tak, oczywiście, że tak. Nie wierzę ci. Dobra, idziemy załatwić butelkę czegoś słodkiego. Coś słodszego niż piwo. Może Merlot coś nam poleci, co? Schowaj tą broń, człowieku. O matko bosko, tutaj naprawdę idzie się zaciąć na tych wszystkich miejscach. Dobra, Merlot na pewno będzie miał coś ciekawego. Powiem wam, że fajnie będzie teraz porobić zadania, bo później jak uda nam się jeszcze wbić kolejne poziomy, to będzie nam się łatwiej wybijało przeciwników na bagnie. Więc warto to wszystko zrobić teraz. Potrzebuję słodkiego ginu. Nikt nigdy wcześniej o to nie prosił. Chyba muszę cię rozczarować, ale słodki gin smakuje obrzydliwie. Wiesz, gdzie mógłbym go dostać? Nie, ale słodzenie nie jest zbyt skomplikowane. Po prostu zapytaj Selmę, ona musi mieć cukier, a gin możesz dostać ode mnie. Potem po prostu wróć do mnie. Cukier najlepiej wcześniej podgrzać. Mam cukier. Możesz tak po prostu dodać cukru do napoju. Ale zanim to zrobisz, delikatnie podgrzej cukier, wtedy aromat lepiej się rozprowadzi. Możesz to zrobić przy stole alchemicznym. Po prostu podgrzej cukier w fiolce z wodą. Tym razem zrobię to za ciebie, żebyś wiedział, jak to się robi. Podaj mi cukier. A teraz chodźmy do mojego stołu alchemicznego, wszystko ci pokażę. Cóż, poszło bardzo szybko. Teraz po prostu dolewam do tego ginu. Wtedy będzie smakować najlepiej. Masz na mój koszt. W zasadzie tym sposobem można słodzić dowolny alkohol. Jak będzie smakować, to inna sprawa. Najlepiej jednak uważaj, cukier wzmocni działanie alkoholu bardziej niż byś chciał. Idealnie, właśnie tego potrzebuję. Okej, okay. Wiecie co, zrobimy tego słodkiego ginu trochę więcej. Tylko pytanie, gdzie tu jest stół alchemiczny? Ja tam nie widziałam stołu alchemicznego na dole u gościa. No bo nie ma tutaj stołu. A w ogóle Merlot, ja cię nie mogę okraść? Będzie trudna, co to znaczy trudna? 71, no faktycznie może być to dosyć trudne. To sobie daruję. Zróbmy sejwika pierwszego dzisiaj. Stół alchemiczny, tu gdzieś był stół alchemiczny. Bym sobie rękę dała za to usiąść, że był. Oczywiście, że jest. Dobra. Płatnerstwo słodki gin. Zrobimy klasyczny gin. Słodki.
Nie wiem, ile chłop tego wypije, ale myślę, że 3 butelki mogą się przydać, na pewno. W ogóle tutaj miałam coś... Jest płatnerstwo na tym? Okej, to było trochę dziwne. Never mind. Ale ta gąska super rusza tym ogonem. Ja się nie mogę napatrzeć na te gąski, one są takie słodkie. Chciałabym się dowiedzieć, z jakiego modelu one były robione, bo są naprawdę git. Może ze ścierwojada jakimś prawem? W sumie ścierwojady tak też ruszają tyłkami. Nie wiem. Ale mam rozkminę życia, nie? Przez chwilę chciałam Sergeja zatrzymać, ale przecież on mi jest niepotrzebny. Ja potrzebuję tutaj do Hamo się dostać. Sejwik i próbujemy, żeby tego nie spierdzielić. Mam dla ciebie pyszny napitek. Spróbuj, jest ekstra słodki. O, dawaj. Proszę, częstuj się. I? Pyszne, jakie to jest ciepłe. Lubisz słodkie rzeczy, co? Dawaj. Masz, pij. Upijemy chłopa i będzie dobrze. Mam nadzieję. I jak się czujesz? Wspaniale, tylko troszkę się najadłem. Czemu? Nie mam pojęcia. Tiff powiedział, ty więc ja nic nie wiem. Lubisz słodkie rzeczy? Dawaj, masz, pij. Jeszcze go podpijemy trochę. Jak się czujesz? Przestań, jeden po drugim, wy dwaj, nie jestem taki szybki. Ale nie mogę. Hamo chce ci pomóc, możesz mi powiedzieć. Naprawdę? Masz moje słowo. Dobrze, ale tylko trochę. Było 2 parobków, nie mam pojęcia, jak się nazywali. Czy jeden z nich miał na imię Marek? Może być. Ta, to chyba był on. I był dla mnie bardzo niemiły. A Marek był w sztok pijany. Nie lubił mnie. Co? Nie lubił mnie. Bił mnie, choć nic mu nie zrobiłem. Tiff mówi, że powinienem się bronić. Zrobiłem to. I Marek nie żyje. Ludzie bardzo źli, dlatego nie mogę do Karla. Dzięki, Lew, nie pożałujesz. Dobra, Tiff. Słyszałem kilka ciekawych rzeczy, co tym razem. Orina o pracę i... Tak, to zupełnie jak Hamo. Nigdy nikogo nie zabił. Hamo przyznał się do wszystkiego, nie musisz już szukać wymówek. Odrobina alkoholu naprawdę czyni cuda. To już chyba nie ma sensu, prawda? Ani trochę. Ale zachowasz to dla siebie, prawda? To znaczy, Hamo zrobił to nieumyślnie. Nieumyślnie, ale Patryk powiedział mi coś zupełnie innego. Co dokładnie powiedział? Że zaczęliście walkę i to bez powodu. Na pewno tak nie było. Marek był pijany i ciągle nas popychał i obrażał, aż w końcu oddałem. Walczyliśmy, ale chciał pomóc. Resztę znasz. A co z ręką Patryka? Nic o tym nie wiem, ale nie posądzałbym o to Lewa. Nie zrobiłby tego. Nikomu o tym nie powiesz, prawda? Nic nie powiem, możesz na to liczyć. Naprawdę dzięki, stary. Czego chcesz w zamian? To chyba oczywiste, że niczego nie chcę. Rozumiem, że to był wypadek, niczego nie chcę. Nie spodziewałem się tego, w każdym razie jestem ci wdzięczny. Jeśli potrzebujesz pomocy, daj mi znać, a Hamo i ja zrobimy co w naszej mocy. Oto coś za twoją dobroć. Pożyczyłem trochę roperii, aby coś ci dać w zamian za zrozumienie. Dobra, myślę, że Bailando. Całkiem spoko questik. Kozyn, Mantius, dobra. Idziemy w Kimę, bo trzeba iść sprawdzić, co się dzieje... tym, na polu, nie? Myślę, że się prześpimy do północy. Co prawda jest bardzo ciemno. W ogóle ja z Oswaldem powinnam pogadać, więc dobrze, że tu jestem. Ej ty, podejdź tu. Przyszedł czas na świętowanie i oczywiście wszyscy są zaproszeni. Co prawda jest dzisiaj dosyć parno, co może przyciągnąć ogniste topielce, ale nas to nie powstrzymuje. Właściwie to jestem, muszę... Żadnych jeśli i ale nie. Codziennie kończy się 65 lat. Nie znam cię, ale zamierzam to zmienić. Chodź, zapraszam na obiad. Idę przodem, spotkamy się w moim domu, nie spóźnij się. Okej, jakaś impreza jest nagle.
Więc nie jesteś stąd, prawda? Racja, jestem z kontynentu. Z kontynentu? Zawsze chciałem się tam wybrać. Powiedz mi, jak jest na kontynencie? Więc... I zostałeś schwytany przez bandytów? Jak się stamtąd wydostałeś? Emily, podasz mi drinka? Hej, czy ktoś z was widział Emily? Tak. Chciała wyjść na chwilę, ale to było pół wieku temu. Gdzie ona jest? Pewnie wciąż rozmawia z innymi. Wcale by mi to nie przeszkadzało, gdyby przynajmniej coś powiedziała. Po prostu nie lubię, kiedy jest sama w nocy, zwłaszcza gdy ci cholerni rekruci są w pobliżu. Po prostu nie chcę, żeby coś jej się stało. O rany, mam jakieś złe przeczucia. Co się dzieje? Gus powiedział mi, że w nocy spotkał istotę z czerwonymi oczami. Myślał, że to duch, to oczywiście głupie, ale czy nie mogło być to zwierzę? Czerwone oczy? O nie, to nie może być prawda. Powiedz Oswaldzie. Znam tylko jedno zwierzę, które ma czerwone oczy, które świecą w nocy, a jest to ognisty topielec. Są one cholernie niebezpieczne, jedno ugryzienie może wystarczyć, by umrzeć od jadu. Ale topielce są dość powolne, mieli z łatwością przyciągnęłaby topielca. Proszę, spójrz na te blizny i powiedz mi to prosto w twarz, że te dranie są powolne. W porządku. Musimy ją znaleźć, zanim będzie za późno. Najpierw chodźmy do domu Orina i zapytajmy tam. Może po prostu się zasiedziała. Ale akcja. Była z nami, ale potem wyszła. Tutaj na pole, nie mam pojęcia, co tam robiła. Coś się stało? Ogniste topielce tam są. To niedobrze, zwłaszcza, że pola są blisko rzeki. Rozejrzyjmy się. Śmiało, będziemy tuż za tobą. Najlepiej przeszukajmy całe pole, aż ją znajdziemy. Mogę odpalić pochodnie, czy będę... Okej. Nie mogę się ruszyć, to gra to robi za mnie. O, już mogę. Wywaliła mnie prosto w pole. Wszystko okej, tylko proszę mi dać jakąś pochodnię, bo będziecie kompletnie ślepi na odcinku. O, mam ekipę. W ogóle Oswald, daj się okraść, człowieku, bo naprawdę. Dobra. Dobra, Sergiej, farmer. No dobra, no spróbujmy ją znaleźć. O kurde, tutaj coś się dzieje, widzę. Są ogniste topielce. O nie, Emily. No kurde, przecież oni zginą na tych topielcach. Zginą? Co ja powiedziałam? Oni sobie radzą 1000 razy lepiej ode mnie. Szczególnie, że mnie zatruł. Mam nadzieję, że nie umrę. Okej, ten się zaczął tu modlić nad jej ciałem. Ogniste topielce. Emily nie żyje, przykro mi. To nie może być prawda, była tylko dzieckiem. Powinienem był to przewidzieć, te cholerne dranie. Czy to możliwe, że jest tu więcej tych stworzeń? Nie, ogniste topielce są samotnikami, tolerują drugie zwierzę tylko w okresie godowym. Więc to był samiec i samica? Tak, założyłem to podczas walki. Oznacza to jednak, że samica mogła już złożyć jaja. Jeśli masz rację, musimy jak najszybciej znaleźć gniazdo. W przeciwnym razie ten koszmar nigdy się nie skończy. Zajmę się tym, możesz tu zostać. Dzięki, kiedy znajdziesz jaja, przynieś je tu, zniszczymy je. Masz pomysł, gdzie może znajdować się gniazdo? No nad wodą, a gdzie? Przyglądam się jeszcze. To już ich koniec, wszystko w porządku? Tak, jestem cały. Niestety dopadł Emily. Biedny Oswald, że coś takiego wydarzyło się w jego urodziny. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Okej, no ja bym chciała nie umierać, ale... Niestety mnie zatruły. Gorzej, że jak wskoczymy do wody, to chyba wiecie, będzie słabo trochę. Bo gorzej, jak się nie będę mogła wyleczyć. Dobra, ale nie chcę tego efektu wody. No i niestety muszę go mieć.
O, a tutaj widzę, że mamy chyba to, o co nam chodziło. Tutaj w ogóle jakieś fajne rzeczy były. O, już przestało mnie truć, to też zarąbiście. No i znowu efekt wody, niestety. Przeżyjemy. No i na szczęście moja regeneracja zdrowia też swoje daje. Jak popłynę tędy, to powinna móc chyba wyjść bez problemów. Ciekawa jestem, czy te kozy to też zabijały te topielce, czy coś innego. Tego nie wiem. Hej. Znalazłem gniazdo. A co z jajami? Mam je przy sobie. Proszę o to one. To na pewno wszystkie? No tak, to wszystkie. Oby te małe bestie nigdy nie użyły światła dziennego. Porozglądam się po farmie. Dobra, czyli ogarnęliśmy tę sprawę. To co, idziemy zobaczyć, czy Gerwulf coś powie. Co ja dostałam? Bonus many. To chyba musiałam znaleźć, nie? Dobra, znowu pochodnie potrzebuję. I spadamy. Czyli w sumie tutaj już nic nam nie zostało do zrobienia u Orina. Gerwulf pewnie śpi tutaj. Jak najbardziej. Twój problem z kozami został zażegnany. Ten sukinsyn więcej się tu nie pokaże. A więc pokonałeś tego wielkiego wilka, co? Lepiej zajmij się swoimi kozami, zanim inny wielki wilk to zrobi. Tak, czyli to nie był wilk, tylko no, wiadomo. Topielec, nie? Dobra, śpimy do rana w takim razie. Ta pochodnia to mi zniknęła nagle? Co tu się stało z tą pochodnią? Nie mam pojęcia. Czy ją wyrzuciłam przez przypadek? Dobra, to co? Musimy wrócić do Karla, powiedzieć mu, że znaleźliśmy mu pracownika. W sumie fajnie by było też do klasztoru zawitać na moment, bo tam jest jeden questik, który moglibyśmy zrobić. Tylko przydałaby mi się szybka podróż. A pytanie, czy Krons tutaj stoi, czy będę musiała iść sama. No, widzę, że go nie ma rano. No to już w takim razie pobiegniemy o własnych nogach. Przydałaby mi się teleportacja na farmę Karla, bo wtedy byłoby w miarę wygodnie i nawet moglibyśmy iść stamtąd do klasztoru potem. Także myślę, że zahaczymy jakiegoś handlarza i kupimy teleportację. O, widzę, że Krons to chyba jest tutaj dzisiaj. Tak jest. Dobra. Czy jest mój ziomal, który mnie do klasztoru zawsze zabiera? Jest. To w sumie możemy go wziąć ze sobą. Hej. Siemano. Będzie ryzykowna kradzież. 56. No to już mamy tyle. To w takim razie lecimy do klasztoru. I dzień dobry, witam. Idziemy do Sargona, bo to on powinien mieć dla nas kłeścika. Dzień dobry, witam. Hej, czy możesz mi pomóc w jeszcze jednej sprawie? Pewnie, co mam zrobić? Przynieś mi przepis na piwo. Żartujesz sobie, że ten karczmasz nie odda swojego przepisu dobrowolnie. A na pewno nie odda go komuś takiemu jak ja. Jak właściwie miałbym go zdobyć? Wymyśl coś, naprawdę nie obchodzi mnie, jak go zdobędziesz, ale po prostu to zrób. Okej. Podzieli się dobrowolnie. Okej, spróbujemy coś załatwić. I teraz tak, do Karla wypadałoby się udać. Do Karla. Czy to wszystko, co ja naprawdę muszę zrobić? A co z tym Nemantiusem? Zaraz.
Z biegiem czasu wspiął się prawdopodobnie na każdą górę. Trzeba by było pomyśleć, to w ogóle wygląda dosyć obiecująco, żeby tu wejść. Ale moja postać nie ma na to... Ma jednak na to ochotę. Okej. O kurde. Kurde, ale wam też się wydaje, że tam da się wejść na górę? Co prawda ja się tak solidnie ślizgam, ale... Tamta miejscowa się wydaje być obiecująca, żeby tam wejść. Tutaj na przykład też, no ewidentnie... damy radę się wspiąć. Ja bym trochę pokombinowała, bo skoro tutaj miały być gdzieś w okolicy jakieś góry, czy coś w tym stylu... to mi to idealnie pasuje. Tylko widzę, że tutaj naprawdę będzie problem się dostać. Dobra, spróbujmy może od innej strony. Siema. Zaraz, Emanuel, poczekaj. Chwila. Poczekaj. Kradzież. 48. Dawaj, co masz? Wszystko. Dzięki. Ja mam mapę w teorii, która mi pokazuje, gdzie powinniśmy się udać. Ale kurde, no co to by było za odkrywanie z solucją, z mapą, jak możemy samemu. Ciekawi mnie, co tam się dzieje po drugiej stronie tej góry. Bo tam są zarówno jakieś itemy, jak i przeciwnicy. Przecież tutaj już byliśmy w tej części. To się coś zrespiło, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia, bo tak dziwnie. Dobre pytanie, bo tutaj już nic nie ma. O kurde, akurat deszcz zaczął padać. Tam się w ogóle coś świeci. Klasztor. Kurde, no. Mega dobre pytanie. Jeszcze w ogóle tego klawa nie znalazłam. Dobrze się ziomuś ukrywa, nie? Mega zastanawiające. Zobaczmy, czy coś tutaj... Tam są jakieś drzewa na górze. Można by tam było spróbować się jakoś dostać. Pytanie tylko w jaki sposób. Tu mogę gdzieś wejść. Co my tu mamy? O kurde, tu jest bardzo dużo... Ty jo, chyba znalazłam tego klawa, nie? Bo tu jest za dużo bandytów w tym miejscu. Podobno ładnie się sprawdzi deszcz ognia, więc wykorzystałabym go po prostu w tym miejscu. Okej, ale widzę, że nie wszystkich się udało wytłuc. Widzę, że w ogóle to są ci tacy bandyci... raczej... nie umiejący się bić.
Ale spoko, przynajmniej będziemy mieli questa z głowy. Nie powiem, ten deszcz ognia i tak mi dużo pomógł. Tu mamy tego klawa. Nie miał za dużo przy sobie. Okej, ten się lepiej umie bić. Ale to mnie jakoś bardzo nie boli. Dużo expa i dużo itemów tutaj znajdziemy, z tego co już widać. Dawaj. Okej, chyba został jeden bandzior tylko. No i też trochę kuferków jest. Okej, zobaczmy. Ty widzę, już aż w powietrzu śpisz z tego wszystkiego. No i cios i dobranoc. Dobra, wydaje mi się, że to są wszyscy chyba tutaj. Ja nawet nie patrzę, co zbieram. Potem będziemy patrzeć, czy coś fajnego, stałego na przykład zebraliśmy. Dobra, wszystkie kuferki pozamykane na razie zostawiam. Tutaj też widzę, że sporo rzeczy. Sporo broni, takich syfów. Dobra, to zbieramy dalej. Jeszcze będziemy mogli dzisiaj odebrać sobie nagrodę. Za to wszystko. Tam jeszcze coś zostawiłam na górze jakimś cudem. Jak to działa? A, bo tu można po drabinie wejść jeszcze. Mogę wejść? Mogę wejść, tak. Dobra. Młotek tylko. Okej. No dobra, no to w takim razie otwieramy kuferki. Tu się na pewno zapis jakiś przyda. Fajnie by było, jakby jakiś eliksir życia wskoczył. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. O, proszę bardzo, 7 wytrychów to się przyda. To się na pewno przyda. I jeszcze tutaj 2 kuferki były. Spoko, przynajmniej ten questik z początku gry będzie zakończony. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Fajne ilości wytrychów, bardzo mi się to podoba. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, węgiel. Węgiel się może do czegoś przydać, pewnie. Zobaczmy. Falchion. Bardzo fajna broń, ale ja już mam lepszą. Szpada. W ogóle tu mam jakieś fajne bronie pod ten, nie? Okej, łuk jakiś lepszy mamy i to bardzo dużo tych łuków. 10 z ręki wymaga. I jest dużo lepszy od długiego łuku, a długi łuk wymaga aż 90. Także 2 poziomy i możemy założyć lepszy łuk. Bardzo fajnie. Skórzane mieszki też mamy z monetami. Tytonie. 31 wytrychów mam, warto zapamiętać. Zapominajka. Zdrowie plus 1. Okej. Spoko. Dobra, no akurat też przestało padać, więc spoko. Kurde, i pomyśleć, że ja tutaj biegałam i nie trafiłam na tego? To ciekawe.
Dobra, to co? Idziemy może do Karla. Powiemy mu o tych pracownikach. A proszę, tu się topielce zrespiły, albo ich nie zabijałam. Ty, nie byłam tutaj po tej stronie. Nie powinnam się chyba aż tak rzucać. Chociaż z drugiej strony... Przecież my już nie jesteśmy takimi leszczami ostatnimi. Więc co ja się w sumie przejmuję tym? Albo się zrespiły topielce, bo przecież też wilki nam się w jednym miejscu zrespiły. A ty co ty robisz teraz? Halo? No nie uciekaj ode mnie. Aleś się zbagował. Cholera wie, o co mu chodziło. Dobra, tu byliśmy gobliny po drugiej stronie. Tam jest coś po drugiej stronie w ogóle. Tu już pozabijane wszystko, powybijane. Wiecie, warto też zerknąć, co się tutaj zmieniło w tym lesie i czy w ogóle. Tutaj tylko wieża strażnicza, to był ten ziomuś. No spoko. To w takim razie idziemy do Karla zdać mu relację. Tam coś jest. A, to jest ten cieniostwór, dobra. Dobra, dobra, on niech sobie tam żyje. Ja mu tam nie będę jeszcze przeszkadzać, bo... Nie czuję się na siłach, żeby się lać z cieniostworem jeszcze. Akurat, więc... Niech sobie tam po prostu będzie. Ale Karl, no to myślę, że będzie git. Znaleźliśmy mu jednego pracownika, który już w ogóle chyba tu przyszedł. W ogóle teraz mogę cię okraść już chyba, nie? Ty, nie mogę. Odnośnie pracowników, udało ci się kogoś znaleźć? Tak. Udało mi się kogoś zwerbować na farmie Orina. Bardzo dobrze. Coś jeszcze, o czym powinien wiedzieć? Niestety nie. Nie jestem mocno zadowolony. Jak uda ci się kogoś znaleźć, to go przyślij. Okej, czyli to nie jest jedyny pracownik. To wydaje mi się, że musimy poszukać jeszcze... Trudna kradzież. Jezus, Hubertus. Wydaje mi się, że musimy w takim razie poszukać jeszcze pracownika... w mieście. W sumie. Dobra, załóżmy nasze buty, bo ostatnio z nich nie korzystałam, a będziemy dużo szybciej w mieście. Tak szybciej, że aż nie wiem, gdzie ja teraz poszłam i co ja robię. Okej, już chyba wiem. Tak, no to dotrzemy do miasta. Zobaczymy w tej dzielnicy biedoty, czy ktoś jest, kto by chciał jeszcze pracować. A jak nie, no to ja nie wiem. Asatif, mogę ciebie okraść? Dość prosta kradzież. Ja jeszcze cię nie okradłam? Tyle razy już przebiegałam obok ciebie. No jak widać nie. Co my mamy do zrobienia w mieście? To morderstwo było w mieście do zrobienia, ale... W sumie trochę mi ten quest stoi. Poszukiwane mamy do oddania i robotników trzeba by znaleźć w dzielnicy biedoty. Więc zejdźmy na dół i zobaczmy, czy coś ciekawego tam się w ogóle dla nas znajdzie. A kurde, nie oddam tego poszukiwany, bo Cortez jest na bagnie. A to do niego trzeba z tym iść. Dobra, pogadajmy może z jakimiś bezrobotnymi ludźmi. A może ty byś chciała, smutna obywatelko, iść do pola? Wątpię. Środek nasenny, nie potrzebuję. O, proszę, jeszcze tutaj część osób nie okradnięta. 38 zręczności, pięknie. Już za niedługo będziemy mieli nowy poziom. To są bezrobotni ludzie. Ale widzę, że oni nie chcą iść do roboty, do Karla.
Trochę szkoda. A może ty głodny obywatelu? Nie no, nie chcesz. Wiadomo, że nie. Po co się męczyć w polu? Dość prosta kradzież. 20 sztuk. Znaczy się tego. O, siema Boris. Dość prosta kradzież. Super, bo ja sobie nie pookradałam jeszcze wszystkich ludzi w mieście, nie? Dość prosta kradzież. Jeszcze Gabriel. Nie przeszkadzaj mi. Okej, ciebie nie okradnę. Amasius, siema. Dość prosta. 30. Biedny obywatel. A może Mentule będę w stanie okraść, jak myślicie? Trochę wątpię. Mogę z nim o czymś pogadać, widzę. A, chodzi o Borisa, że on tam nie chce gadać. To są takie jeszcze początkowe kwestie, naprawdę? Ty, bezrobotny. Znasz się na pracy w polu? Tak, trafiłem na Asunto, pracowałem przez wiele lat w polu. Niestety nie mam tu dobrej pracy, za dużo osób chce robić w tym fachu. Mogę ci pomóc. Nie jest to farma należąca do miasta, do wolnego obozu. No to pozostaje mi się tylko cieszyć, bo nie będę musiał tutaj żyć. Musisz mi jednak pokazać drogę, nigdy się stąd nie ruszałem. Dobra, czyli ciebie muszę zabrać. Okej. To cię zabiorę, mordeczko, tylko najpierw sobie jeszcze pookradamy trochę. Siema, Klerus. Dość prosta kradzież. No to Bailando. Zwój Klerusa. Co to za zwój? Okej, nie masz honoru, zbezcześcisz każdy. Okej. Cokolwiek to w ogóle znaczy. 34. Ale tu jeszcze było dużo kradzieży kieszonkowych na dole. Ty, Lupia aż się nie rozebrała się. Wow, tańczysz w ubraniu. Super. Prosiłeś o ciekawe towary. Dlatego dostałem dwie byle jedwabiu. Sprzedałbym je za 200. A czemu to jest interesujące? Czy to kontrabanda? Dlaczego nie sprzedasz po pełnej cenie? To tak, Wesley to jest jedynym klientem na taki towar. Niestety nie ufa mi co do pochodzenia. Kilka tygodni temu jego wozy wpadły w zasadzkę z portu i cały jedwab został skradziony. Możesz mi powiedzieć, że zabrałeś go bandytom w lesie na północ do portu, to ci uwierzy. Kradzież klucza. Dobra, kupmy ten jedwab. Co masz do zaoferowania w ogóle? Cygara, tytonie. Masz wytrychy w sumie, wezmę sobie od ciebie, bo to... A co miał za alkohole? Gin i piwo, okej. Okay. Czyli nic ciekawego. Tutaj już tylko Natalii widzę została. Nie wiem, jakim cudem ją niby okradłam, ale nie będę pytać o to. Dobra, no to szczerze mówiąc, musimy tego robotnika zaprowadzić do Karla. Chodź za mną. Prowadź. Szybka podróż, dzięki. Dzięki, że mogę, naprawdę. Jesteśmy na miejscu. Dzięki, a więc tak wygląda moje nowe miejsce pracy. Tak, siemano, mordo. Właśnie tak wygląda. Siema, Karl. Odnośnie pracowników... tak. Pochodzi z dolnej dzielnicy miasta. Już wszystko wiem, odpowiedział mi o tym, jak go tu przeprowadziłeś. Znalazłeś jeszcze kogoś? Nie udało mi się już więcej znaleźć. W porządku. Należy ci się wynagrodzenie. Dobra, zajebiście, czyli kolejny questik. Z głowy. W sumie wiecie, co mogłam zrobić i sobie o tym kompletnie zapomniałam? Mogłam spytać o piwo. Znaczy o przepis na piwo w mieście. Chociaż z tym się warto wstrzymać, bo możemy od Morgana ukraść, tylko on wymaga dużo zręczności.
Nawet możemy i zobaczyć ile, to wtedy będziemy mogli mu to wykraść, jak już tyle zręczności będę miała, bo no jak wiecie, no gramy pod zręczność, więc na pewno wykminimy dużą ilość zręczności. Ona na pewno diabelsko trudną kradzież, ale zobaczymy jak bardzo. Zobaczymy jak bardzo diabelsko trudna. A Jegor? Czemu ja cię nie okradłam? A, bo ty masz 79, okej, okay, dużo. No, ale chodziło mi właśnie tu o Morgana. Sprzedaż mi swój przepis na piwo? Nigdy, kupujesz piwo albo wychodzisz. Będzie graniczyła z cudem, no to 115 zręczności potrzebuje. Znaczy, powiem wam taki myczek, że to jest możliwe do zrobienia. Ale to i tak musielibyśmy mieć więcej zręczności. Dlatego, że tutaj jak podejdziemy do kapliczki Adanosa, to dostajemy boost na jakiś czas chyba plus 30 do zręczności. Albo plus 15, czy tam plus 20, ale bardzo dużo. Więc wtedy byłoby to na pewno wykonalne. Poszukiwany. Wiecie co, chyba podejdziemy do... Ojejku. A tutaj jeszcze jest gościu. Unar, na pewno mogę go okraść. Jeszcze jakiś topielec sobie żyje tu. Będzie ryzykowna. 51, spoko. Jezu, co ja chciałam mówić? Nie pamiętam. Już mi wypadło z głowy. A, że podejdziemy do Corteza, bo mogę mu oddać zadanie. Co ty robisz w ogóle? Wiesz, że masz głowę w skale? Tak, no i tutaj właśnie też częściowo... Zostawiłam sobie jakiś tam przeciwników. Ja się lepiej zapiszę, bo ja tak, wiecie, tak na chama się pcham w te topielce, a jeszcze się okaże, że tego pożałuję, bo jak mnie obejdą... Chyba to właśnie wykrakałam, a mi kryt nie wejdzie. To nie przeżyję. Dobra, wiecie co, nie, F12. Jednak tak wiecie, w miarę pojedynczo je weźmiemy sobie, nie? Troszeczkę w głupim miejscu zrobiłam tego save'a, bo teraz... O, teraz się udało nawet. O, ma zasięg pieprzony. Tamten, co na drzewo chciał wchodzić, się przytulać. Ej, a w sumie może tutaj coś znajdziemy związanego z tym Nemantiusem, jak myślicie? Bardzo możliwe to jest. Też fajnie by było wbić poziom, bo jakbyśmy wbili poziom, to mogłabym u Corteza się od razu nauczyć z ręki plus 5. Tu też widzę, że... A, tu jest wędka, okej. Okay. Tu też widzę, że nie chodziłam, bo rośliny są. A starałam się zbierać wszystko. Tu jest, kurna, jakaś ścieżka na górę. Tylko ja zauważyłam, że te ścieżki, one są takie... Niby są... Chociaż tutaj, no, ewidentnie ścieżka jest taka dosyć... legitna. O, tutaj coś jest. Jest ta notatka chyba. O Boże, nie spadnij. Pożółka księga. Nemantius, mamy pierwszy wpis. Plus 2 do many. Okej, to w ten sposób działa. No to pytanie teraz, czy po drugiej stronie faktycznie można by coś znaleźć. W ogóle te kamienie wyglądają, jakbym mogła po nich chodzić.
Znaczy teraz będę miała problem trochę zejść. Chyba, że... No chyba, że w ten sposób to się uda. To teraz pytanie, czy tam po drugiej stronie czegoś nie ma. Czy dobrze nie kombinowałam, próbując wejść tam? Chociaż nie, bo ja tam przecież byłam. Już wam pokazywałam tą miejscówę, chociaż teraz nie mogę tutaj wejść. Bo tam były też ciekawe rzeczy właśnie na górze, ale tam nie było... Chyba, że dopiero teraz się pojawił i tam może być teraz notka. Spróbujemy tam przejść. Jeszcze raz, bo już tu byłam. Pamiętacie, że już tu byliśmy. Ale teraz może tutaj być faktycznie coś, bo te książki się dopiero zaczynają pojawiać. Nie, to jest tylko szkielet. Dobra, no ale to ciekawe jest. Znalazłem tom magii. Chodził ścieżkami między miastem a klasztorem i regularnie przebywał w gospodarstwie obecnego farmera Karla. No to teraz pytanie, gdzie będą pozostałe dwie książki. Też możemy tą notkę zobaczyć. Spójrz w otchłań za domem złudnej wiary. Magiczne zapiski. Wespnij się na górę ponad grzmiącym dymem, aby poznać magiczne zapiski. Też wiecie, zastanawiam się, jak to rozumieć. Ponad grzmiącym dymem. Tylko czym w tym wypadku jest ten grzmiący dym? Chodzi o kopalnię? W sensie o tych górników, o ten kamieniołom? Ale tam nic nie grzmi. Grzmiący dym. Tu jest kamieniołom, a to było tam. Ponad grzmiącym dymem. Zastanawiam się, jak to rozumieć. Dobra, jeszcze raz odpalimy sobie ten pergamin. Wojaże. Z drewnianej podłogi. Kurde, no... Ciężko będzie to znaleźć samemu. Trzeba by było przejść dosłownie każdy pagórek i spróbować się domyślić, gdzie co jest. A tam akurat to było takie w miarę logiczne miejsce, żeby się wspiąć, nie? Ale czy takich logicznych miejsc jest więcej? To jest już dobre pytanie, wam powiem, naprawdę. Tu też gra mi pozwala niby wchodzić. W sumie tu może być coś ciekawego akurat. Z jakiś pierścień. I szczew królewski, amulet płomieni. To akurat spoko. Tu są też jakieś rośliny. Rdest polny. Czy jak pójdę prosto, to umrę. Okej, no jeszcze żyję. A, jesteśmy za cmentarzem. Dobra, a jak to wygląda na mapie? No tutaj też mogłoby coś być, bo się kręcimy cały czas po okolicach, nie? Tu w sumie gra mnie zachęcała, że można wejść jeszcze wyżej, ale to tylko ten kawałeczek. Już wyżej nie wejdę. Chociaż w sumie wejdę. Ty, wejdę normalnie tu.
Ale tu już może być problem wejść. Albo i nie. Ty no yo, ja mam naprawdę nosa mam. Pożółkła księga kolejna. Plus 2 do zręczności dostałam. Trochę mi się nie podoba, że teraz przeczytałam tą książkę. A zapis mam chyba w dupie, nie? Wczytaj grę. No, mam w dupie zapis. Wiecie co? No dobra, zróbmy zapis taki już i tyle. To jest co prawda stała rzecz do zręczności, trochę mi to teraz psuje moje punkty nauki, jeżeli chodzi o zręczność. Najwyżej sobie potem dodam te punkty, w sensie, wiecie, chodzi mi o ten próg punktowy, nie? Żeby sobie dodać je później. Ogarniemy to tak, żeby było najbardziej opłacalne, bo po prostu teraz już bezmyślnie zużyłam tę księgę. No i coś, zostało nam w sumie ostatnie miejsce. Cholera wie tak naprawdę, gdzie ono będzie. Zaraz, czy to nie jest tak proste, jak mi się wydaje? Bo mowa jest o górach, prawda? No to my tutaj dosyć dużo masywów górskich mamy. Tam są kolejne góry. Może to jest plan, jak tutaj właśnie się poruszać po tych miejscach. No to będzie placuch. No. Dobra, muszę jakoś stąd zejść normalnie. Moi drodzy, zakończymy odcinek w tym miejscu, bo nie chcę, żeby był zbyt długi. Plus się trochę spieszę, bo za godzinę w sumie wychodzę z domu. Więc ogarniemy to na pewno. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W ogóle tam widać jakiś... Tam jest chyba lodowa kraina? Możliwe? No, bo tam mamy tereny takie nieznane, więc możliwe, że tam coś jest tego typu. Bo tam mamy zlodowaciałe góry. Okej, no, nie przedłużam. Zapraszam Was na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. Jak coś. I to tyle ode mnie. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.